Straszna baba w białym welonie porywa dzieci, topi dzieci, łuchu, huchu, bójmy się, uniwersum obecności ma już 7 albo 8 filmów, każdy będzie super genialny, bo James Wan się nigdy nie myli. Jak widać po mojej minie, chyba niekoniecznie zgadzam się z tą tezą. Chciałem się bać topieliska, klątwy, la, jorony, ale no niekoniecznie mi wyszło, chociaż kurczę, jest taki fajny potencjał w tym filmie, że aż mi smutno, że tak go zepsuli. Płacząca kobieta, czyli ta właśnie La Llorona, no to jest taki urban legend, taki mit, który głównie w Meksyku, chyba z tego co wiem, jest o właśnie kobiecie, która porywa dzieci i je topi. On jest idealny do straszenia dzieci, no i do uniwersum obecności wkroczył w ten sposób, że przesuwamy się do Stanów Zjednoczonych, oczywiście na zachodnie wybrzeże, mamy lata 70, rodzinę i mamę, która wychowuje dwójkę dzieci, samotną mamę, która jest opiekunem społecznym, zatem właśnie dzięki temu ma kontakt z meksykańskimi rodzinami i tak dalej, szczególnie tymi biedniejszymi, gdzie takie wjeżdżenia pokutują i w jakiś sposób zostaje wplątana właśnie, albo La Llorona wymierza na cel jej dzieci. Samo to, no moim zdaniem, brzmi dosyć standardowo, ponieważ no nie ma tu niczego, co mogłoby cię jakoś zaciekawić. Tak samo jak w Annabelle chyba trzeciej, albo drugiej, albo czwartej, cholera wie w której, Annabelle początek, gdzie mieliśmy znowu, przenieśliśmy się gdzieś na jakąś małą wioskę, no i tam się pojawił jakiś duch, tak jak mamy tu znowu, jest dom, jest sobie jakaś rodzina i kobieta oczywiście i jakiś koleś, który będzie jej pomagał, no i mamy oczywiście jakiegoś ducha. Nie ma niczego szczególnego, a szkoda, bo La Llorona no, ma potencjał na to, żeby ją dobrze wykorzystać i mnóstwo filmów na ten temat już powstało, filmów, horrorów. I na przykład jeden ma przepiękne ujęcie, które znalazłem na necie z 2011 albo 2006 roku, który teraz widzicie. Taki horror ja bym z chęcią obejrzał. Takiego horroru w tym filmie nie zobaczycie. Ten horror jest bardzo... Chyba słowo, którego szukam, to standardowy, ale dla mnie on jest jednocześnie niezwykle, niezwykle zawodzący. I już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ jeżeli macie pewne tropy horrorowe, ja nawet nie mówię o jumpscare, ale pewne tropy horrorowe, typu pojawia się ksiądz, który jest wykorzystywany jako exposition machine. Ja wam opowiem, jak było kiedyś tam. La Llorona to i encyklopedia. No to jest w filmie. Mamy nieortodoksyjnego około księdza, który ma jakieś dziwne rzeczy i będzie pomagał. Odhaczamy. Mamy oczywiście, że rzecz się dzieje w domu i ten dom właśnie jest takim niby bezpiecznym miejscem, ale jednocześnie najbardziej strasznym. Odhaczamy. Mamy bardzo głupie dzieci. Odhaczamy wielgachnym znakiem i ja tutaj muszę się zatrzymać, ponieważ ten film niestety popełnia kilka rzeczy, które dla mnie, mnie wybiły strasznie z tego filmu, ponieważ tak jak jeszcze pierwszy akt, okej, takie wprowadzenie, okej, takie dosyć creepy, a potem nagle dostajemy mamę, która jest wezwana na, wybaczcie, to jest taki, to nawet nie jest spoiler za bardzo, wezwana na miejsce, gdzie są trupy, no kurczę, na miejsce zbrodni, w środku nocy. I ta mama zabiera swoje dwójkę śpiących dzieci starym autem w latach 70. Parkuje zaraz pod miejscem śmierci. Zostawia te dzieci, myśli sobie, i nawet jedno nie śpi, więc ona widzi, że to nawet dziecko nie śpi. I mówi, mama musi załatwić. Nie mówi im, słuchajcie, to jest bardzo, nie wychodźcie, coś tam, nie, po prostu zostańcie. Nie mówię wam, że tam są kurwa trupy i że tam było morderstwo. Ona jeszcze o tym nawet nie wie, ale tam może być morderstwo, więc morderca może się kręcić. I ona po pierwsze to robi, czyli jest bardzo głupia matka, a po drugie dziecko w środku nocy nagle 10-11-letnie mówi sobie, a to ja sobie wyjdę, o widzę trupy, fajnie i zaczynam szlajać się, a potem słyszę płaczącą kobietę i zamiast spierdzielać albo cokolwiek, to ja zaczynam powolutku podchodzić. No kurna, ja jako dziecko, powiedzmy, że zgadzam się z tym, że nudziło mi się, wyszedłem z auta, zacząłem szperać, zacząłem oglądać z daleka trupy, okej. Okay. Ale w momencie, kiedy słyszę w ciemności jakikolwiek dźwięk człowieka, no to spierdalam jako dzieciak, a nie, co to jest? Ojeju, La Llorona mnie złapała, ojojoj. No nie ma to sensu i ja muszę przyznać, na zachowania dzieci mnie strasznie w tym filmie denerwowały, bo druga rzecz jest taka, że teoretycznie coś się śniło albo coś w tym rodzaju, coś strasznego się wydarzyło tym dzieciakom i ani jeden, ani drugi dzieciak nie mówi nic mamie. Ja miałem koszmar mając 6 czy 7 lat, opowiedziałem wszystko mamie, a tutaj córeczka, która też ma 6-7 lat, ona na mamę patrzy i mówi
Nic się nie stało, upadłam. Co to za rodzina w ogóle, w której dzieci nie mówią o przemocy albo o duchach, albo o potworach? To była pierwsza rzecz, którą ja mówiłem, bo kurna, boję się, więc kto ma mnie ratować, jak nie moja mama? Szczególnie, że tatusia nie ma. No to komu powiesz, że masz potwory, jak nie mamie? Hello! What do we do? Wyrzuciłem mini rant z siebie, ale te dzieci naprawdę strasznie mnie denerwowały w tym filmie. Mimo tego, że moim zdaniem aktorsko i to, co mają do zagrania, robią bardzo dobrze, nie mam co narzekać, to nie są tragiczne aktorskie, które ojeju, jestem... Nie ma tutaj takich scen, jest dobrze zagrane, jeżeli o to chodzi i one, jak i mamusia, fajnie dźwigają ten film. Tyle, że ten film poza tym jest niezwykle standardowy. Muzyka, jumpscare. Tutaj jumpscare na przykład z zamykanej szyby, otwieranej szyby, za oknem, przed oknem. Bardzo to jest takie standardowe i ja nie potrafię nawet na... Naprawdę, nie było tutaj niczego, co sprawiło, że powiedziałem, o, może trochę ciekawsze, o, może chociaż ładniejsze ujęcia. Sam fakt, że ta La Llorona ich niejako próbuje dostać się do ich domu, też jest nudny, bo... No kurczę, wydaje mi się, że widziałem to już tyle razy. O tyle horrorów jest tak, że ja się chowam w domu i tutaj i wpadam do piwnicy, ojoj, i jestem w ciemnym pokoju, ojoj, i kamera chodzi jak na horrorze, jak na Halloween trochę, czyli jestem takim idiotą i mam ujęcie, nie mam w ogóle wizji peryferyjnej, więc patrzę tak i nagle kamera raz, a nic się nie dzieje. Dwa, ojoj, tam jest potwór! Jestem zmęczony, a jeżeli producentem jest James Wan, jeżeli też promuje się to jego nazwiskiem, to chciałbym czegokolwiek więcej od takiego filmu. Filmu, szczególnie z taką śmiesznie potworną postacią. To, co widzieliście, to zdjęcie, gdzie ona pożera dziecko, dla mnie jest znakomite. Dużo lepsze jest dla mnie wykorzystanie ducha potwora jako pożeracza dzieci, niż jako starą babę, czy też babę ogólnie, która zaczyna topić dziecko. No ile razy mogę oglądać topiące się dziecko? No nie jest to aż tak horrorowo fajnie wykorzystane. Zatem topielisko, no niestety... Głównie cię nudzi, chociaż nie jest idiotyczne, chociaż nie jest debilne, chociaż nie jest upakowane jumpscare'ami i chamskimi dźwiękami. Jest po prostu kompetentnie wykonanym, sztampowym, od linijki zrobionym horrorem, który na pewno kosztował mało hajsu i on jest zrobiony po to, by zarobić jeszcze więcej i by to uniwersum obecności sobie rosło. Tyle, że dla mnie, no kurczę, smutne jest to, że właśnie w ten sposób to robimy. Najtańszym kosztem nie było tutaj moim zdaniem żadnego takiego ducha, takiej fajnej pomysłowości i ten horror strasznie zawodzi. Mamy tutaj dużo scen, które jest tak, że okej, dziecko wychodzi same na dwór. Okej, czyli teraz będziemy 5 minut pokazywać, jak ono chodzi i takie napięcie, bo w pewnym momencie pojawi się potwór. Ty to wiesz, oczekujesz odrobinkę więcej. Nie róbcie czegoś takiego, popracujcie nad tym, żeby to było ciekawsze. Nawet zakończenie. Ja myślałem, na zakończenie będzie to nagle tą La Lloroną zostanie teraz ktoś tam i będzie wahahaha. Ale nawet tego na końcu nie dostaliśmy, a nawet zakonnica z tamtego roku przynajmniej na końcu zrobiła, że któryś z tych księży, on teraz jest wielki i zły. Is she coming? She's already here. Więcej emocji w mojej recenzji znajdziecie niż podczas seansu półtora godzinnego tego horroru. Ja mogę jeszcze zrobić i to jest więcej już niż w tym samym filmie jest. Zatem no nie bardzo polecam. Nie polecam, bo nie ma tutaj czegoś, co by was przyciągnęło. A jeżeli macie stracić 90 minut, to równie dobrze weźcie sobie jakiegoś znajomego i wyjdźcie na spacer. Tyle wam mówię. Ale może ktoś z was przekona mnie, że ten film jest jednak znakomity, zatem czekam na wasze komentarze. Oczywiście nie zapomnijcie zajrzeć na patronite.pl/brody z kosmosu. Zapraszam do dołączenia do patronów. Dzięki temu możecie decydować, jakie filmy oglądam, jakie komiksy recenzuję. Dostajecie materiały wcześniej, materiały ekskluzywne, bloopery, więc jest fajne, dużo rzeczy, które ja staram się oddać patronom. Jeszcze raz powiem, patronite.pl/brody z kosmosu. Oczywiście, jeżeli materiał wam się podobał i ja bardzo dziękuję, że wytrzymałeś aż do tego momentu, to zapraszam do subskrybowania, a my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!